na tydzień przed Wigilią w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe przedsiębiorców i pracodawców z diecezji siedleckiej. Spotkanie bardzo wyjątkowe. Specjalnie, żeby zobaczyć się z lokalnymi przedsiębiorcami, do Łukowa przyjechał biskup siedlecki ksiądz Kazimierz Gurda wraz z biskupem pomocniczym księdzem Piotrem Sawczukiem. Podczas tego wieczoru nie zabrakło tradycyjnych kolęd, łamania opłatkiem oraz pouczających słów księdza biskupa. Szanowni Państwo, drodzy telewidzowie, chciałbym przekazać Wam wszystkim jak najserdeczniejsze życzenia związane ze świętami Bożego Narodzenia. One się tak bardzo szybko już zbliżają. Dzisiaj mamy okazję spotkać się z przedsiębiorcami nie tylko samego Łukowa, ale także innych miejscowości, miast naszej diecezji. Dziękujemy bardzo za pracę, zaangażowanie, za tworzenie miejsc pracy i życzymy tutaj wszystkim przedsiębiorcom, aby ich praca, zaangażowanie przynosiły jak najlepsze owoce, a przede wszystkim, aby dawały szansę rozwoju i pracy dla tych, którzy tej pracy poszukują, którzy jej potrzebują, tak aby wszyscy mogli rozwijać siebie, swoją osobowość, ale aby mogli pięknie żyć w swoich rodzinach, aby nie brakowało tego, co jest podstawowe, by rodziny mogły się właśnie cieszyć w tym czasie świątecznym, również tym czasem takim błogosławionym i pięknym. Niechaj Boża Dziecina, która przychodzi, niechaj nam wszystkim błogosławi, niechaj obdarza wszystkim swoją łaską i swoją miłością. Szczęść Boże. Spotkaniu opłatkowemu towarzyszyły występy wokalistek z fabryki piosenki Łok. W kolędowy nastrój zebranych wprowadziły piosenki w wykonaniu Wiktorii Niedziółki, Anastazji Klimiuk, Marty Skórki i Julii Stolarczyk. W tym wyjątkowym okresie życzymy sobie nawzajem wielu chwil radości, spełnienia oraz spokoju, także w biznesie. Czego chcieliby Państwo? No przede wszystkim sobie, ale i telewidzom telewizji Magnes życzyć na ten kolejny piękny rok. Na pewno jak najwięcej miłości, radości, pomyślności, spełnienia marzeń, życzliwości ludzkiej, bo ona też jest bardzo ważna, no i takich religijnych, chrześcijańskich, głębokich świąt Bożego Narodzenia. W czasie, kiedy wszyscy życzą patetycznie różnych takich dziwnych rzeczy, no to my byśmy chcieli życzyć tego, czego się nie da kupić za pieniądze. Czasu przede wszystkim, którego mamy jak najmniej w tej chwili, miłości w rodzinie, w firmach naszych, szacunku od najbliższych. Wszystkiego najlepszego. Na święta chciałabym życzyć dużo radości. To są takie wspaniałe, radosne święta, więc niech zagości w Państwa domach radość, ciepło rodzinne, wypoczynek świąteczny, a na nowy rok dużo łask Bożych. Niech Pan Bóg błogosławi we wszystkich dziełach tych dobrych, które na co dzień wszyscy staramy się wykonywać. Nie zawsze nam się to udaje, ale z Bożą pomocą myślę, że te dzieła będą coraz lepsze i niech one służą i nam, i ludziom, którzy nas otaczają. No życzę dużo właśnie życzliwych ludzi wokół, bo wtedy będzie łatwiej nam realizować te nasze zamierzone cele. I do tego jeszcze dużo wytrwałości, zdrowia, no i wszelkiej pomyślności w nowym, nadchodzącym roku. Organizatorem spotkania opłatkowego był diecezjalny kapelan przedsiębiorców i pracodawców, ksiądz kanonik Sławomir Kapitan.